Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Tarnikowski. To jest podcast Tak myślę, Tomasz Tarnikowski. Witam i zapraszam na kolejny jego odcinek. Na początek krótki spis treści. Jest nowy prefekt Dykasterii Nauki Wiary, którym został arcybiskup Wiktor Manuel Fernandez. Czy to dobry wybór? O tym już za moment. Jest szum w internecie. Mariusz Zielke opublikował bagno wstrząsający materiał o pedofilii, który stawia poważne zarzuty dziennikarzom. Czy słusznie? O to zapytam jego samego. A potem słów kilka o zamieszkach we Francji. I kolejna rozmowa na temat pewnej podpoznańskiej parafii. Tym razem moim gościem będzie ksiądz uchodzący za takiego z zupełnie innej strony, czyli Daniel Wachowiak. Jaka jest jego wizja kościoła i parafii? Posłuchajcie. A teraz zaczynamy. Jest nowy prefekt Dykasterii Nauki Wiary. Franciszek mianował na to stanowisko swojego, jak go określają media, ghostwritera, czyli autora większości doktrynalnych dokumentów tego pontyfikatu. I jak sądzę, to nie jest dobry pomysł. Papież, zastrzegam, ma oczywiście prawo nominować swoich współpracowników, bo to oni mają kształtować profil dykasterii, które sam papież zresztą powołał. Jego wyłączną prerogatywą jest mianowanie prefektów dykasterii i nie jest zaskoczeniem, że mianuje na te stanowiska ludzi, którzy są mu bliscy. Nie widać też powodów, by w kwestiach teologicznych stawiać zarzut niekompetencji nowemu prefektowi. Arcybiskup Wiktor Manuel Fernandez jest doświadczonym naukowcem, autorem wielu ciekawych prac, choćby tej o teologii pocałunku. Niewątpliwie rozumie on także, a w zasadzie kształtuje kierunek obecnego pontyfikatu. Jest także, tak jak obecny papież, człowiekiem z peryferiów i prezentuje raczej wizję teologii miłosierdzia, niesystemowego podejścia do pewnych problemów, niż klasycznej ortodoksji. Takiego zresztą człowieka, co wynika z listu Franciszka do nowego prefekta, papież chciał. Franciszek podkreślał w liście, że w centrum zainteresowania dykasterii nauki wiary nie może znajdować się teologia uprawiana przy biurku z zimną i surową logiką, która dąży do panowania nad wszystkim. Potrzeba mentalności, pisał papież, która w przekonujący sposób przedstawi Boga miłującego, przebaczającego, zbawiającego, wyzwalającego, promującego ludzi i wzywającego ich do braterskiej służby, napisał Franciszek do przyszłego prefekta. List ten, co jest charakterystyczne, nie zawiera w zasadzie odniesień do poprzednich pontyfikatów, tak jakby historia Kościoła zaczynała się od Franciszka. Kościół, i tu pełna zgoda, potrzebuje reformy. Ale zmiana w Kościele nie może oznaczać całkowitego zerwania i budowania rzeczywistości wiary od nowa. Ciągłość, tradycja są w Kościele wartością, a radykalne zerwania, czego uczy nas także świecka historia ostatnich wieków, nieczęsto kończą się czymś zasadniczo lepszym. I tu dochodzimy do kluczowego pytania. Czy rzeczywiście prefekt Dykasterii Nauki Wiary powinien być rzecznikiem czy potakiwaczem papieża? Czy ktoś, kto przez lata pisał dokumenty obecnego papieża, może obiektywnie oceniać ich strukturalną poprawność i systemowe zakorzenienie w doktrynie? Czy na stanowisku strażnika doktryny nie powinien zasiąść raczej ktoś, kto, choć co zrozumiałe, popiera teologiczną wizję papieża, to jednocześnie prezentuje bardziej strukturalną, przywiązaną do tradycji wizję uprawiania teologii? Czy tak nie byłoby bezpieczniej? Uporządkowanie, systematyczność, spójność i zakorzenienie w tradycji Kościoła nie są, powiedzmy to szczerze, najmocniejszymi stronami Franciszka. Warto więc na stanowisko stróża ortodoksji zamiast kogoś, kto jest pod pewnymi względami identyczny, powołać kogoś, kto te braki uzupełni. Tak zrobił Jan Paweł II, gdy na stanowisko prefekta Kongregacji Nauki Wiary powołał Józefa Ratzingera, człowieka, który był z innej szkoły teologicznej i często, także w ważnych sprawach, z Janem Pawłem II polemizował. Często ze strony bardziej konserwatywnej. Ten pontyfikat także potrzebuje takiego kontrapunktu, ale niestety niewiele wskazuje na to, by papież Franciszek był gotowy na przyjęcie współpracowników, którzy realnie się od niego różnią i są w stanie z nim polemizować. Ale jest jeszcze jeden problem z nowym prefektem. Otóż arcybiskup Fernandez zajmować ma się
także badaniem nadużyć seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych dorosłych, tyle że on sam nie jest w tej sprawie do końca czysty. Tak się bowiem składa, że jak informuje wpływowy i poważny amerykański portal, w 2019 roku arcybiskup Fernandez publicznie bronił księdza Eduardo Lorenzo z archidiecezji La Plata, który został oskarżony o pedofilię. Biskup mimo oskarżeń nie tylko nie pozbawił go możliwości sprawowania posługi kapłańskiej, ale także publicznie wypowiadał się w jego obronie. I to także po tym, jak zgłaszały się kolejne ofiary. Dopiero po kilku miesiącach, kiedy wszczęto świeckie dochodzenie w tej sprawie i kiedy było ono zaangażowane, ksiądz został odsunięty od posługi duszpasterskiej. A gdy został wydany nakaz aresztowania i ksiądz Lorenzo popełnił samobójstwo, arcybiskup nadal bronił jego i wyrażał współczucie wyłącznie tym, którzy poczuli się urażeni atakami na księdza, a nie bronił osób skrzywdzonych. I to jest bardzo poważny zarzut. I to nie tylko do arcybiskupa Fernandeza, ale również do tego, kto go mianował, bo to podważa zaufanie do tego, że rzeczywiście obrona osób skrzywdzonych jest priorytetem tego pontyfikatu. Dlaczego? Otóż dlatego, że wobec arcybiskupa powinno się toczyć dochodzenie, a nie powinien on zostawać nowym prefektem dykasterii nauki wiary. A teraz czas na pierwszą rozmowę z Mariuszem Zielkę. Porozmawiam o jego reportażu pod tytułem Bagno i o tym, dlaczego zajmuje się on pedofilią. A moim Państwa gościem jest Mariusz Zielkę, dziennikarz śledczy, autor książek wielu, także autor nowego reportażu zatytułowanego Bagno. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Zacznę od pytania o film. O co ci tak naprawdę chodzi w tym filmie? No, to jest 38-minutowy reportaż z ogromną ilością emocji. No i zacznę od tych emocji. O co ci chodzi? Ja nie wiem, od czego zacząć tak naprawdę, bo mi chodzi o bardzo wiele rzeczy. Ten reportaż jest wielowątkowy, są tam trzy chyba, albo i cztery takie główne wątki, które należy wyjaśnić, które powinny wyjaśnić wszystkie największe media. Najbardziej mi chodzi o wyjaśnienie sprawy Krzysztofa S., sprawy bardzo poważnej, moim zdaniem największej w historii Polski afery pedofilskiej, która była zamiatana pod dywan przez 50 lat, przez różnych ludzi, przez różne różne środowiska i która być może, że nigdy by nie została naświetlona, gdybym ja się nie wyłamał ze zmowy milczenia, z takiej beznadziei, w której tkwiłem, nie wiedziałem, co z tym zrobić. I mnie zależy na tym, żeby media w końcu się tym na poważnie zajęły. Na poważnie, czyli doprowadziły do wyjaśnienia tej sprawy, do tego, żeby albo ten sprawca stanął przed sądem, albo przynajmniej przeprosił ofiary, albo żeby środowisko jazzowe, w którym ten człowiek funkcjonował, środowisko artystyczne, bo to są też znajomi reżyserzy filmowi, prawnicy, politycy, żeby ci ludzie nie pozwolili, żeby ten człowiek unikał odpowiedzialności. To jest mój główny cel. To teraz pozwolisz, że ja ci zadam jednak dodatkowe pytanie, dlatego że po pierwsze, jeśli chodzi o sprawców takich przestępstw, prawie się nie zdarza, żeby się przyznali, chyba że zostają zmuszeni. Jeśli chodzi o środowiska ich kryjące, to jest kwestia pokoleniowa. Starsza część tego środowiska prawie zawsze kryje ich do końca. Takim, powiedziałbym, sztandarowym przykładem, dramatycznym, jest wywiad przeprowadzony między innymi przez Adama Michnika z Romanem Polańskim, w którym panowie w zasadzie pominęli ten temat. Znaczy powiedzieli o nim, ale w taki sposób, który jest kompromitujący. To jest drugi element. No i trzeci element. Ludzie, którzy to kryli, też zazwyczaj z trudem przyznają się do winy, bo zazwyczaj uważali, że nic takiego się nie stało. Ja wiem, że to jest straszne, co mówię, ale to jest moje doświadczenie rozmów na ten temat w innych środowiskach. Ale to działajmy na ich sumienia. Działajmy. No ja to staram się robić, tak? Przecież mój emocjonalny przekaz nie wynika z tego, że ja jestem jakimś wariatem czy jakimś człowiekiem, który nie potrafi trzymać emocji na jakiejś smyczy. Tak? Ja 4 lata się tym zajmuję i 4 lata się odbijam od ściany, nie tylko w tej sprawie, w kilkudziesięciu sprawach,
To jest naprawdę koszmarna rzecz, mieć na sumieniu na tym, mieć doświadczenie rozmów z kilkuset osobami, ofiarami przestępstw w dzieciństwie i musieć im powiedzieć, że ja nic nie mogę zrobić, bo nikt mnie nie słucha, bo nikt nie chce mi pomóc, bo nikt nie chce tych ludzi wysłuchać. Nic. Mariusz, i to moim zdaniem jest kluczowe, co teraz mówisz, dlatego że to jest doświadczenie, mam wrażenie, prawie każdej osoby, która zaczyna się spotykać z osobami skrzywdzonymi w dzieciństwie w ten sposób. Wszystko jedno, czy w kościele, czy w przestrzeni Dokładnie. Sztuki, czy w rodzinie, bo o tym się jeszcze mniej mówi, przez ojców, Właśnie. Wujków i innych. I nagle się orientujesz, że one opowiadają ci swoją historię, a ty im bardzo mało możesz pomóc, dlatego że poza tobą, kilkunastoma osobami innymi, tak w gruncie rzeczy to nielicznych interesuje. I to jest najbardziej dramatyczne. Media pracują w rytm wydarzeń, więc na początku nawet podejmą, potem zostawiają. Jak jest jakiś interes polityczny do ugrania, polityczny albo jakikolwiek inny, to się tym gra. Natomiast długofalowo ten temat, przynajmniej w Polsce, wciąż nie jest poważnie traktowany. Ja powiem boleśnie, jeśli chodzi o środowiska, to przez nikogo. Są jednostki, są instytucje, ale środowiskowo to przez nikogo nie jest traktowane poważnie. Dokładnie się z tym zgadzam. Też uważam, że tak jest. Niestety nie wiemy za bardzo, jak to zmienić, bo zobacz, ten film pokazuje... Ja nie chcę nikogo obrażać w tym filmie, tylko ten film pokazuje to, że nikt nie chce mnie wysłuchać. Ja do tych ludzi dzwoniłem nie po komentarz. Ja dzwoniłem, żeby ich zainteresować całą tematyką, żeby skłonić ich do spotkania ze mną, żeby zobaczyli, co, z czym ja się mierzę, jaką historię mam do powiedzenia, czyli jakie historie, bo to jest wiele historii, a ci ludzie powtarzają jakieś plotki, mówią o tym, że, nie wiem, pada tam jedno nazwisko znanego reżysera, które jest wymieniane w plotkach wszędzie, a nikogo nie interesuje prawda. A mnie interesuje, ja tą sprawę wyjaśnię do końca, natomiast jest to wielkim skandalem, że redaktorzy naczelni sobie rozmawiają o takich sprawach w kuluarach, ale nie przeznaczą środków i możliwości jakichś dla dziennikarzy ich mediów, żeby te sprawy wyjaśnili. Jak chce ktoś obcy, bo ja też nie do końca czuję się dziennikarzem, tak mnie przedstawiają ludzie gdzieś tam, ja się sam też tak określiłem w tym reportażu, bo mi tłumaczyli, jak zaczniesz pisać, że bloger, to po prostu cię zleją i nikt tego nie będzie traktował poważnie, więc nazywaj się tym dziennikarzem śledczym nieszczęsnym, ale ja do tego zawodu wróciłem przez sprawę Krzysztofa S. tylko dlatego, że nie miałem możliwości nagłośnienia jej w inny sposób. Ja nie chciałem być znowu dziennikarzem. Ja byłem ghostwriterem, czyli takim pisarzem na zlecenie, który pisze za inne osoby książki i na tym sobie świetnie radziłem, zarabiałem, miałem swoje życie. Ja to życie musiałem zostawić, porzucić, bo od lat nie mam, znaczy nie podejmuję takich zleceń, nie mam szans realizować swoich ambicji zawodowych, dlatego że się musiałem za dziennikarzy zająć tematyką wykorzystywania seksualnego dzieci, bardzo poważną tematyką, która, tak jak powiedziałeś, dotyka przede wszystkim rodzin. To jest najważniejsze, żebyśmy zajęli się rodzinami. I to, bo to jest clue tego problemu, to jest sedno problemu, bo czy pedofilia się zdarza, czy sprawcą jest ksiądz, czy nauczyciel, czy trener, czy ktokolwiek inny, to osoba skrzywdzona ma rodzinę. I ta rodzina się bardzo często odwraca od tej osoby skrzywdzonej. Mówi, w tych przypadkach często się zdarza, że ojciec, matka potrafią powiedzieć synowi, córce, czy nie mogłeś dalej milczeć, albo że nie jesteś już naszym synem, naszą córką. Takie tragiczne historie mają miejsce i to nie jest wcale jakiś tam odsetek drobny. To są prawie zawsze takie historie. Mamy historię, gdzie wierzymy tej ofierze, mamy pewność, że została skrzywdzona, a stajemy po stronie sprawców, a nie tej ofiary, bo to jest wygodniejsze, bo stanięcie po stronie ofiary wymaga jakiegoś działania, wymaga tego, żeby pomóc tej osobie, a tak można nie robić nic. I to jest najgorsze. Dodajmy jeszcze, że bywa też, tak, już nie mówię, że sprawcami są rodzice, ale że ofiary czy osoby skrzywdzone wysyłają potem swoje dzieci w to samo miejsce. To jest słynna historia z Poznania. Z Poznania, tak. Gdzie tak było. Pozwolisz, że zadam jeszcze trochę inne pytanie. Pamiętasz pierwszą osobę skrzywdzoną, z którą się spotkałeś? Pamiętasz to spotkanie? Pamiętasz swoje emocje?
osoba, pierwsza osoba, z którą się spotkałem bezpośrednio, to była osoba, którą znałem 20 lat wcześniej. I dowiedziałem się z internetu o tym, że ona jest osobą skrzywdzoną, dlatego że po prostu sprawdziłem jej historię i zorientowałem się, że to jest osoba skrzywdzona. Jak ona się ze mną spotykała po tych 20 latach, ona nie wiedziała, w jakim temacie się spotykamy. I jak ja zadałem jej pytanie, czy pamięta Krzysztofa S., to ta osoba zamarła po prostu. I nagle myślę, że nie znałem się na tej tematyce. Myślę, że... Znaczy dzisiaj wiem, że może nie zrobiłem źle, ale długo się zastanawiałem potem, czy dobrze zrobiłem, że wywołałem te demony z powrotem. Bo często wiele osób skrzywdzonych niestety, ale no, do końca życia będzie miało z tym problem i do końca życia tego problemu nie będzie w stanie wyrzucić, no, walczyć z nim. Ten sprawca stoi z tyłu i on jest w każdym momencie z tą osobą i część osób potrafi to tak wyprzeć, że no, że zapomina. Są takie przypadki, w tej historii jest taki przypadek, że zadzwoniła do mnie ofiara Krzysztofa S. i powiedziała, że pierwsza reakcja jej na mój tekst pierwszy o Krzysztofie S. była taka, że do męża powiedziała: zobacz, jakie bzdury pisze ten dziennikarz. Po czym dwa dni później sobie przypomniała zdarzenia, które jej bezpośrednio dotyczą. Dzisiaj jest na terapii i przechodzi ogromną zmianę w tym wszystkim. Więc jest ogromna trudność w tym, jak do tej tematyki podchodzić, jak pomóc tak naprawdę ofiarom i czy czasami nagłaśniając taki temat nie zaszkodzimy. I tutaj ja się mierzę z takim dylematem w kilku co najmniej sprawach. Czy ja powinienem to nagłośnić, czy jednak powinienem to zostawić? Ofiary chcą nagłośnienia, prawie zawsze chcą nagłośnienia i widzą w tym jakąś szansę na sprawiedliwość. Tylko jeżeli widzą tą szansę na sprawiedliwość, a my nagłaśniamy i nagle tej sprawiedliwości nie ma i media, dobrze, przemielą ten temat, a potem zapomną, to się okazuje, że jest jeszcze gorzej. Ja, po tym filmie zgłosiło się do mnie wiele ofiar, również księży, którzy mówią, nagłaśniały nasze sprawy media bardzo mocno, ale nic się nie zmieniło. I tak samo jest w przypadkach spoza kościoła. Nie możemy ograniczać tej tematyki do jakiegokolwiek środowiska. Robimy krzywdę ofiarom, dlatego że media zaczynają traktować to jako coś specyficznego dla jakiegoś części naszego życia, a to jest nieprawda. Mamy do czynienia z ofiarami i sprawcami w każdym środowisku i tak to traktujmy. Nie dzielmy ofiar na lepsze, gorsze. One tak się dzisiaj czują, bo bardzo dobrze, że media się zajęły problematyką w kościele. To było świetne, bo naprawdę ten kościół, myślę, że się dzisiaj zmienił. Czy wystarczająco? Nie wiem, nie znam kościoła, to ty lepiej wiesz o tym, bo ja jestem osobą spoza kościoła. Ja nie mam nic wspólnego z kościołem. Nie czuję się władny w ogóle do komentowania tego, jak kościół tą tematykę traktuje, bo to nie jest w moim zainteresowaniu. Ja tylko widzę, jak inne ofiary są traktowane przez różne instytucje i media w momencie, kiedy media doprowadziły do takiej sytuacji, że w kościele to jest ważny temat, a spoza kościoła to jest nieważny temat. Niestety, to jest prawda. I jest to smutna prawda dla mnie również, bo ja po prostu nie potrafię tym dziennikarzom wytłumaczyć. Ludzie, nie, jak możecie spojrzeć tym ofiarom w oczy? Spójrzcie teraz Agnieszce w oczy i powiedzcie jej, że ona jest mniej ważna od ofiary księdza, że ty jesteś mniej istotna niż ktoś, kto został skrzywdzony przez jakiegoś księdza. Co to ma za znaczenie? Przynajmniej wysłuchajmy, nie chcemy jej pomóc, to przynajmniej nie pokażmy jej tego, że my jesteśmy obojętni jej krzywdę. Tak nie wolno robić. I mój apel do mediów z tego filmu, tak emocjonalny, wynika z tego, że ja nie potrafiłem tym ludziom wytłumaczyć, że to jest tak poważny problem. Bartosz Węglarczyk, do którego zadzwoniłem w piątek, jak miałem kamery, to był taki etap, że ja miałem tylko kilka dni kamery, bo po prostu nie mogłem, nie mam środków na to, żeby cały czas moje prace obserwowało dwóch operatorów z kamerami. Tak mogłem za to zapłacić tylko na jakiś okres czasu. Mówiłem mu: mam bardzo poważny temat, chcę panu przedstawić dokładnie szczegóły tych spraw, żeby pan mógł się do tego odnieść, zobaczyć, z jakim problemem się mierzymy wszyscy. I on powiedział mi, zaintrygował mnie pan. Niech pan zadzwoni w poniedziałek. Po czym w poniedziałek zadzwoniłem
I się okazało, że postawa Bartosza Węglarczyka jest zupełnie inna. Potraktował mnie z buta, potraktował mnie jak śmiecia. Tak? Ja mam naprawdę twardy charakter i nie pozwoliłem się wyprowadzić z równowagi. Rozmawiałem z nim grzecznie, tak jak ze wszystkimi redaktorami naczelnymi tych mediów. I jedyny pan Hrabota się zgodził ze mną porozmawiać i czy ja go zaatakowałem? Ja mu pokazałem, jaki jest problem. Czy on dobrze na to zareagował? Nie wiem, ale przedstawiłem jego wersję, czy jego zdania w filmie w sposób grzeczny, kulturalny. Czemu nie mogli się ze mną spotkać ci inni ludzie? To jest po prostu nie fair. Może jest tym tak. Bardziej, A może jest tak, że... Bardziej, że oni mają niestety bardzo dużo na sumieniu, jeżeli chodzi o krzywdę tych wszystkich ofiar, tak? Bo tutaj, no nie wiem, czy chciałbyś o tym drugim wątku rozmawiać, czyli o wątku pana mecenasa Artura Nowaka. No to za chwilę. Pozwoli, że za chwilę. Ja jeszcze na razie chcę porozmawiać o tym, o tej reakcji, o której mówisz, bo może ona wynika z tego, że my po prostu jesteśmy naprawdę na, to nikogo nie usprawiedliwia, ale na bardzo początkowym etapie tej debaty. To znaczy w Australii powołanie komisji, która zajęła się wszystkimi instytucjami i wszystkimi grupami zajęło kilkanaście lat, a uświadomienie sobie przez ludzi, że pedofil to nie jest, czasami jest, ale rzadko to jest człowiek, który wygląda na pedofila. To jest często człowiek wysoko funkcjonujący, świetnie pracujący z młodzieżą albo z dziećmi, czasem świetnie wykształcony, czasem to jest muzyk, ale czasem to jest lekarz, nauczyciel, ktoś, kto świetnie funkcjonuje. To uświadomienie tego ludziom zajmuje naprawdę wiele, wiele lat i niestety obawiam się, że zajmuje także wiele lat dziennikarzom. Dodajmy jeszcze, pedofil lubiany, kochany wręcz, podziwiany przez środowisko, uwielbiany przez dzieci, bardzo często przez rodziców. Rodzice nie wierzą w zarzuty, przyprowadzają dzieci. Ten przykład, o którym mówiłeś w Poznaniu, tak było, tak? Ci rodzice nie wierzyli w to. Tutaj też tak jest. Rodzice dzieci skrzywdzonych przez Krzysztofa S. nie wierzą czasami w to, nawet swoim dzieciom nie wierzą. Mam taki przypadek w przypadku Krzysztofa S., że przyszedł do domu, do swojej matki skrzywdzony chłopiec, mężczyzna dzisiaj, i matka mówi, co tu się dzieje, zobacz, jakie bzdury o Krzysztofie piszą. On mówi, nie bzdury, bo on też mnie skrzywdził, mamo. I milczenie. I po jakimś czasie ta kobieta chyba przestała też w to tak do końca wierzyć. Znaczy nie wiem, nie chcę tutaj aż tak mówić, ale mamy do czynienia z bardzo taką początkową fazą tego problemu, tak jak powiedziałeś, bo ludzie tego nie rozumieją. Ja też był taki przypadek w trakcie mojej pracy też z kamerami, że pojechaliśmy do szkoły, gdzie pracował jeden nauczyciel, któremu udowadniamy winę w 100%, że on się przyznał do winy, do skrzywdzenia 12-latki i ten nauczyciel pracował cały czas z dziećmi. Przyjechaliśmy do szkoły, żeby pokazać dyrektorowi szkoły dowody na to, że to jest winny sprawca. I dyrektor szkoły po prostu uciekał przed nami. Nie chciał nas słuchać. Nie do prokuratury z tym. Nie chce w ogóle tego widzieć. Tak mówił. I ja oczywiście zaraz napisałem do Komisji do Spraw Pedofilii i do wiadomości kuratorium i do tej szkoły. I następnego dnia ten człowiek został zwolniony, ale to nie tędy droga, tak? To nie tak mamy to traktować. On powinien nas wysłuchać, doprowadzić do konfrontacji z tym człowiekiem. Powinniśmy usiąść, porozmawiać na spokojnie, z czym mamy do czynienia, dlaczego to się stało, czy ten człowiek jest dalej niebezpieczny dla dzieci. Jeśli tak, to sam powinien wiedzieć o tym, że nie powinien nigdy pracować z tymi dziećmi. Jeżeli nie jest niebezpieczny, bo może tak się zdarzyć, że nie będzie niebezpieczny, tak? Ja nie wiem, ale niestety, jak raz popełnił takie przestępstwo, nie może nigdy zostać z dzieckiem sam na sam. Po prostu, tak? Taka prosta rzecz, bo kiedyś może mu się to odezwać. Mam przypadek muzyka bardzo znanego, który skrzywdził, nawet się przyznał do tego w książce, dziewczynkę i ten człowiek nie poniósł odpowiedzialności. Groził śmiercią osobom, które chciały to nagłośnić. Dzisiaj dwa razy prokuratura już tą sprawę umarzała. Teraz jest walka o to, żeby znowu podjąć tą sprawę. Ten człowiek powiela schemat Krzysztofa S. Jest prawie, że identyczny schemat działania, jaki był w przypadku Krzysztofa S., bo ten człowiek w latach 70. zaczął od tego, że uwodził nastolatki i je wprowadzał w dorosłość.
jako młody mężczyzna, 30-letni, atrakcyjny dla kobiet, atrakcyjny dla tych dziewczynek, dla tych dzieci. Te dziewczynki sobie czasami opowiadały o nim, że to jest atrakcyjny mężczyzna czy atrakcyjny partner, i on w ten sposób funkcjonował, po czym przemieniło się to w zainteresowanie coraz młodszymi dziećmi. W przypadku tego muzyka, o którym mówi, wie, może być tak samo. I jeżeli nie zareagujemy, to za 20 lat się możemy dowiedzieć, że ten facet tak samo skrzywdził dziesiątki dzieci, może setki nawet. Nie wiem, jak to robić, co robić z tym, ale dyskutujmy o tym, rozmawiajmy, nie pozwólmy na to, żeby to ta tematyka po prostu znikała z mediów, żebyśmy o tym nie rozmawiali, bo to jest ważny temat społeczny. Powiedziałeś o Krzysztofie S., że to jest twoim zdaniem największa taka sprawa, przynajmniej jeśli chodzi o show biznes. Wiadomo, że myślę, że zgłasza się jedna na 10, niektórzy mówią jedna na 100 ofiar, inne po prostu nie mają siły, wyparły, czasami też nie żyją, bo to pamiętajmy, tego typu historie kończą się niekiedy także samobójstwem osoby skrzywdzonej. To jest coś, co trzeba mieć z tyłu głowy. Natomiast jaka twoim zdaniem jest skala? W przypadku Krzysztofa S. to zależy, jak to traktujemy. Jeżeli chodzi o takie bardzo ciężkie przestępstwa, myślę, że to jest tych kilkadziesiąt przestępstw, że tego więcej nie ma. Natomiast w przypadku na przykład kościoła bardzo często stosowano taką statystykę, że jak ksiądz dotknął dziecko w jakiś sposób, no to już będzie ofiara, żeby to pomnożyć. Żeby nie było wątpliwości, to jest bardzo słuszna koncepcja, bo niewłaściwy dotyk jest nadużyciem seksualnym. Niewłaściwy jak najbardziej, ale jeżeli tak, to jest nadużycie seksualne zdecydowanie, ale jeżeli ten dotyk nie był niewłaściwy, tylko był po prostu przytuleniem dziecka na przykład, czy to od razu jest wykorzystanie seksualne, czy jeżeli nie miało to na celu... W Polsce nie było takich historii. Być może gdzie indziej były. Nie chcę wchodzić w tej chwili w to. Tak, to nie wchodźmy w szczegóły, bo to jakby nie ma znaczenia. Chodzi mi o to, że jeżeli traktujemy dotyk jakikolwiek dziecka w sposób badania seksualnego, to mamy do czynienia na pewno z kilkuset ofiarami, jeżeli nie kilka tysięcy. W przypadku Krzysztofa S. Jeżeli tak traktujemy ten problem, ja się skupiam na 40 ofiarach, które się do mnie zgłosiły z imienia i nazwiska, które znam, z którymi z każdą z tych osób rozmawiałem. To są ofiary skrzywdzone w różny sposób, ale zdecydowanie wszystkie są skrzywdzone tym wykorzystaniem seksualnym, z czego kilka osób zostało bardzo ciężko poszkodowanych, zostało skrzywdzonych w najgorszy możliwy sposób. No to jeżeli byśmy trzymali się tej zasady, że zgłasza się jedna na 10, to nie jest moja zasada, to jest pewne wyliczenie, to może być 400 osób skrzywdzonych w podobny sposób przez te wszystkie kilkadziesiąt lat rozumiem pracy. Tylko wiesz co, czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Czy ma znaczenie, czy jest jedna ofiara, czy jest 400? Nie ma. Tak nie samo ma, jak sprawca, żadnego znaczenia. Prawda? Nie ma żadnego znaczenia, ja tylko pokazuję skalę. Dokładnie, ale to jest skala jest ogromna całej pedofilii. Prawie w każdej rodzinie jest pedofil i niestety możemy znaleźć osobę, która krzywdzi dzieci w każdej rodzinie. Czasami to są przestępstwa seksualne, czasami inne, ale jeśli chodzi o to wykorzystanie seksualne dziecka, no jest naprawdę skala jest ogromna i nie znamy tej skali i myślę, że nigdy nie poznamy. Nie wiem, jakie stosować metody, żeby temu się jakoś przeciwstawić, czy przeciwdziałać, czy w ogóle no, nawet statystycznie jakoś to ująć. Ja się na statystykach nie skupiam. Na przykład, wiesz, ktoś mnie tam namawiał, żeby porównał statystyki dotyczące kościoła do innych środowisk, że to nie jest tak, jak przedstawiają to teraz media, które atakują kościół, że są inne statystyki w tym. A ja mówię, wiecie co, to mnie nie do końca interesuje, czy tu przedstawimy, że to jest 2000, a tu 10, a tu 50. Ja się na każdej ofierze skupiam oddzielnie. Tak, dla mnie każda ofiara jest ważna, każdy temat jest ważny, czy to górnik, czy murarz, czy ksiądz, czy trener, czy nauczyciel, czy muzyk, czy artysta, cokolwiek, nie ma to żadnego znaczenia. Każdej ofierze trzeba pomóc i jeśli traktujemy ten temat poważnie, jeżeli uważamy, że to jest temat społeczny, temat ważny dla nas wszystkich, to tak to traktujmy i wysłuchajmy ofiar, pomóżmy im. Postarajmy się, żeby ofiary miały nasze wsparcie i nie pozwalajmy na to, żeby pojawiały się ciągle w przestrzeni publicznej pytania typu, dlaczego tyle czasu milczała? Dlaczego nie powiedziała od razu rodzicom? Dlaczego pozwalała na to, żeby to robił? Dlaczego nie protestowała? Dlaczego nie krzyczała? Dlaczego wreszcie
nie wiem, żąda czegoś później, czy coś takiego. Wiesz, tu jest wiele takich wątków, które naprawdę trzeba, o których trzeba rozmawiać. Pamiętajmy też o jednym. Wszelkie próby skierowania dyskusji o pedofilii w kierunku odszkodowań dla dzieci są krzywdą dla całej społeczności ofiar, bo żadna ofiara, kilkaset osób, z którymi rozmawiałem, żadna ofiara nie ma na pierwszym miejscu pieniędzy od kogokolwiek, czy od kościoła, czy od jakiejkolwiek instytucji, czy od sprawcy. Mają prawo do odszkodowań, do zadośćuczynienia te ofiary, jak najbardziej, to ja nie twierdzę, że tak nie ma, ale nie jakby nie kanalizujmy tego tematu wokół pieniędzy, bo się skończy to w ten sposób, że ludzie zaczną nienawidzić te osoby i będą, jak to zawsze jest w przypadku pieniędzy, będą mówić o tym, że oni chcą tylko pieniędzy, że robią to dla pieniędzy, że pozywają kogoś, bo chcą odszkodowania, bo chcą zadośćuczynienia, bo zależy im na pieniądze, więc może kłamią, może nie. Też pamiętajmy o tym, że niestety, ale pojawiają się fałszywe oskarżenia. W momencie, kiedy zaczniemy dyskusję sprowadzać do pieniędzy, pojawią się osoby, które będą chciały na tym zarobić i będą krzywdzić prawdziwie skrzywdzone ofiary przez to, że będzie się im udowadniać, że to nie jest prawda, co mówią. I to są naprawdę poważne sprawy i poważnie o tym rozmawiajmy. Na pierwszym miejscu ofiara, jej dobro, udowodnienie winy, skazanie sprawcy, na końcu ewentualnie zadośćuczynienie czy jakiś proces cywilny. W tym filmie jest pokazany też przypadek, w którym adwokat działa na niekorzyść ofiary, bo ta ofiara nie chce żadnych pieniędzy, żadnych. Chce skazania sprawcy. I na dzień przed apelacją, przed sprawą apelacyjną, w której ten sprawca ma zostać skazany na więzienie, na bezwzględne więzienie, żeby poszedł do więzienia, adwokat przyjmuje od niego 200 tysięcy złotych. Mam na to żelazne dowody, łącznie z przyznaniem się adwokata do tego, że przyjął te pieniądze. Przyjmuje od kata, od sprawcy tej osoby i mówi, prześlij mi numer konta, ci przeleję kasę. Przecież to jest po prostu koszmar. Po czym rozmowy, jakie ten mecenas prowadzi w internecie, rozmawiając ze znanymi intelektualistami, znanymi osobami, gdzie wyśmiewają się z ofiar pedofilii tak naprawdę. Śmieją się, ile to nagwałcili tych dzieci. No przecież to nie można tak traktować tego tematu. To jest bardzo duża krzywda dla osób skrzywdzonych. Po tym filmie, po bagnie, nie mam ani jednego głosu krytycznego od ofiary pedofilii. Ani jednego. Nie wiem, może się pojawią, bo zaraz się jakieś trolle skupią na tym, że a to dajmy mu te parę głosów, tak? Ale po prostu mi naprawdę zależy, naprawdę zależy na tym temacie. I moi dawni przyjaciele czy koledzy, którzy tą tematyką się zajmowali, dobrze o tym wiedzą, jak bardzo mi zależy. I do nich mam największe pretensje o to, że dzisiaj traktują, że myślą, że uda im się to przemilczeć. Nie uda się, panowie. Nie uda się doprowadzić do końca do tego, że będziecie się wstydzić. Nie będziecie wiedzieć, gdzie się schować pod ziemię, bo po prostu będziecie się wstydzić tego tematu. Tego, w jaki sposób potraktowaliście ludzi. Jak potraktowaliście ofiary pedofilii, jak potraktowaliście mnie. I to nie jest żadna zemsta. Ja do dziś nie mam żadnego konfliktu ani z panem mecenasem, o którym mówię, ani z Tomkiem, ani z Markiem. Chodzi tak? O Artura Nowaka, tak? Nowaka i Tomka Sekielskiego i Marka Sekielskiego, oczywiście, że tak. Ja Markowi przed emisją, w filmie nie pojawiło się to nagranie, ale też nagrywałem tą rozmowę, bo mówiłem Markowi, że nagrywam film o problemie pedofilii. Marku, zapraszam cię do rozmowy, tak samo Tomka, tak samo Artura. Boicie się, że coś powycinam, że zrobię, że przeprowadzę jakąś manipulację? Spotkajmy się u was, wy trzech kontra ja jeden, tak? U was, przed waszymi kamerami, tylko z tą obietnicą i zapewnieniem, że przekażecie mi to nagranie całe. I bo ja chciałem im zadać te trudne pytania, które padają w tym filmie, na których się też skupiamy. Markowi tłumaczyłem przez godzinę, jakie mam zarzuty do Artura, o co chodzi w tej sprawie. Prosiłem go, Marku, jest to bardzo poważny temat, nie unikniecie tej dyskusji. Marek wysłuchał,
coś zaczął mówić, nie tego, nie odezwał się do mnie więcej, nie przyszedł, nie zgodził się na nagranie. Tak samo Tomek nie odpowiedział na moje maile, pisałem na SMS-y, maile i tak dalej. Nie chciałem ich ścigać, nie chciałem ich wrabiać też w jakieś nagranie ukryte, bo przecież mogłem się spotkać zarówno z Tomkiem, Markiem i po prostu nagrać ich z ukrycia, rozmawiając o tym, o tej tematyce i pewnie miałbym dużo bardziej mocniejszy materiał niż mam. Ale nie o to chodzi. Chciałem naprawdę uczciwie potraktować was, tak, tych ludzi. I chciałem z wami porozmawiać, a wy po prostu uznajecie, że przemilczenie tematu jest lepsze. Nie jest lepsze i skończy się to bardzo źle. I to dla was się skończy źle. To nie, nic na to nie poradzę. Ale to nie jest mój wybór. I teraz jeszcze w tym wątku bardzo istotne jest to, że nie możemy być takimi hipokrytami, że byle czego nie oglądamy, prawda? Krytykujemy takie postępowanie w innych środowiskach, tak? Krytykujemy jakiegoś hierarchę kościelnego, który tak powiedział, a tak samo mnie traktujecie, byle czego nie oglądacie. To na koniec jeszcze pytanie, które chciałem ci zadać, bo moje doświadczenie jest właśnie takie, to znaczy od jakiegoś momentu orientuję się, zajmowania się tymi tematami. Ja to kiedyś nawet napisałem, za to zebrałem straszne bęcki nawet od polityków, że każdy z nas ma wśród znajomych osoby skrzywdzone. Może o tym nie wiedzieć, często o tym nie wie, ale jeśli zacznie się zajmować tymi sprawami, jeśli zacznie o tym mówić, okaże się, że być może jego najbliższy, może nie najbliższy, ale kolega, przyjaciel, ktoś z klasy, ktoś ze środowiska jest osobą skrzywdzoną. Skrzywdzoną także przez to, że społeczeństwo milczy, że społeczeństwo, w tym media, są obojętne, że społeczeństwo i ludzie nie chcą o tym słuchać. To jest zdecydowanie prawda. I ja po filmie Tomka Sekielskiego, bo Tylko nie mów nikomu, ja się zorientowałem, że w tym filmie jest ksiądz, który skrzywdził mojego kuzyna, bardzo blisko mi osobę. Dzisiaj mamy kontakt, bo się wiele lat nie kontaktowaliśmy, ale w dzieciństwie spędzaliśmy każde wakacje razem. Ten chłopak został skrzywdzony przez tego samego księdza. Dzisiaj jest poza kościołem, bo nie jest w stanie z kościołem w żaden sposób rozmawiać. Jestem pewien, że mówi prawdę, bo ja go znam, wiem, że to nie jest kłamca, wiem, że to jest człowiek, który zasługuje na wsparcie nas wszystkich, ale wszyscy się od niego odwrócili. Prawie wszyscy. I jak ujawniałem sprawę Krzysztofa S., nagle się pojawiło mnóstwo osób, które do mnie dzwoniły, słuchaj, ja też mam pedofila w rodzinie. I to był często jakiś bardzo bliska osoba, wujek, ojciec, ktoś kochany. I był taki Wojtek, który mi powiedział, mój najbardziej ukochany wujek się okazał pedofilem. I tak jest. I dobrze, że to robisz. I ja też bym chciał mieć kiedyś odwagę, żeby o tym powiedzieć wprost, ale nie mam teraz tej odwagi. I często odwracamy się od osób pokrzywdzonych i łatwiej jest nam tak. I tak nie można. Tym wnioskiem kończymy. Całkowicie się zgadzam. Tak po prostu nie można. Mariusz Zielkę, bloger, pisarz, autor autor dokumentu, reportażu Bagno. Bardzo dziękuję ci za tą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dzięki serdecznie. Teraz przenosimy się do Francji i kilka uwag na temat tamtejszych zamieszek. Nie zamierzam wchodzić w ocenę tego, jak do nich doszło, dlaczego do nich doszło. Nie jestem w tej sprawie fachowcem, ale kilka uwag lingwistycznych jednak pozwolę sobie poczynić. Jeśli ktoś urodził się we Francji, a często we Francji urodzili się jego rodzice, to jest on Francuzem, a nie migrantem. To dość oczywiste, bo jego krajem pochodzenia jest Francja. Jeśli sam nie czuje się Francuzem, to odpowiedzialności trzeba szukać we Francji, a nie w kraju, a niekiedy w krajach jego dziadków czy rodziców, z którymi osobiście on często nie miał kontaktu. Jeśli we Francji skończył, albo i nie, szkoły i we Francji zderza się ze szklanym sufitem, a zderza się, nie ma wystarczającego kapitału kulturowego, żeby konkurować z Francuzami i jest wykluczany, to problemem jest francuski model asymilacji i inkulturacji i francuski model miękkiego rasizmu, a nie islam, którego często ci młodzi nie wyznają i który, przypomnijmy,
nie nakazuje demolowania sklepów, ale jest im temu przeciwny. Nie nakazuje również rozrób, bicia się czy wojen, ale jest tym rzeczom przeciwny. Powrót do pewnej formy, bardzo zubożonego i często skupionego na antyzachodniości islamu, często występuje w trzecim pokoleniu i często nie wiąże się z głęboko przeżywaną religijnością, ale z frustracją wobec własnej sytuacji, poczuciem wykluczenia, wrogością wobec Zachodu. Warto też uświadomić sobie, że Polska z przyczyn gospodarczych właśnie sprowadza migrantów ekonomicznych i przyjmuje uchodźców i że jedni i drudzy w większości w Polsce zostaną. A skoro tak, to trzeba szukać mądrych procedur inkulturacyjnych, integracyjnych, asymilacyjnych z prawem do pełnego zachowania własnej tożsamości, likwidowania szklanych sufitów czy miękkich form dyskryminacji. Problemy się pojawią, ale możemy uczyć się na błędach innych, a niekoniecznie popełniać te same. A teraz czas na kolejną rozmowę. Moim gościem będzie ksiądz Daniel Wachowiak, proboszcz w podpoznańskiej parafii, znany z Twittera, ale nie tylko. Posłuchajcie, jaka jest jego wizja parafii. A moim Państwa gościem jest ksiądz Daniel Wachowiak, proboszcz obecnie w podpoznańskich Kozich Głowach w parafii świętego brata Alberta, a wcześniej, całkiem jeszcze niedawno, w parafii zupełnie innej, czyli w parafii w Piłce, to dość daleko od Poznania, w Puszczy. Zupełnie dwie różne parafie, chociaż uczciwie trzeba powiedzieć, obie wiejskie. Zacznę od przywitania, witam Cię serdecznie. Witam gorąco, pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas słuchają, szczęść Boże. Szczęść Boże. Natomiast zacznę od takiego pytania. Oczywiście obie parafie są formalnie wiejskie, to znaczy jedna jest na wsi i druga jest na wsi, bo Kozie Głowy to wieś, ale powiedzmy są to zupełnie różne wsie, no bo jedna jest daleko rzeczywiście od wszystkiego, w przepięknym miejscu, druga jest blisko Poznania. Tak naprawdę jest może nie administracyjnie, ale kulturowo, także tak po ludzku, no przedmieściem Poznania, tak można powiedzieć, albo wręcz częścią Poznania, chociaż administracyjnie jest osobna. Chciałem się zapytać ciebie o to, jak wygląda różnica w pracy proboszcza no na odległej wsi, w kulturowo środowisku Puszczy. To kiedyś o tym rozmawialiśmy, Puszcza to jest specyficzne miejsce, od pracy proboszcza no w zasadzie na przedmieściach wielkiego miasta. No, Kozie Głowy brata Alberta to w zasadzie rzeczywiście jest parafia przyklejona do Poznania. Jak się jedzie w Poznaniu, to nawet można nie zauważyć granicy, że jest już się w Kozie Głowach. Jednym z moich pierwszych odkryć to było to, że do katedry z mojego kościoła mam 6 kilometrów, czyli bliżej niż gdy mieszkałem w Puszczy Noteckiej, bo tam do mojej pierwszej filii, ja miałem dwie, miałem aż 11 kilometrów, a do drugiej 16. Tak na marginesie, to jest moja już 9. parafia. Ja w większości byłem w Poznaniu przez mój wikariuszowski okres bycia księdzem. Natomiast w Kozie Głowach to jest moje drugie probostwo. Pierwsze rzeczywiście w Puszczy Noteckiej. To jest wieś, a w zasadzie wioski rozsiane po lesie. Natomiast Kozie Głowy, no, to jest natura typowo miejska. Jeżeli miałbym porównywać moje obecne duszpasterzowanie z tym, jak byłem wikariuszem w kilku dzielnicach Poznania, to ono w zasadzie niczym się nie różni, poza tym, że ja już nie jestem wikariuszem, więc jak narzekam na proboszcza, to narzekam na siebie. Natomiast w Piłce mogę powiedzieć, że duszpasterzowanie miało taki typowo wiejski charakter. Tutaj w Poznaniu, pod Poznaniem, jakby to najprościej powiedzieć, żeby no nie robić tutaj żadnego zbędnego wykładu. Muszę powiedzieć, że często w Puszczy Noteckiej, czyli na wsi, typowej wsi, czułem się jako proboszcz, który jest trochę takim chodzącym urzędem. To znaczy, oprócz tego, że jestem Danielem Wachowiakiem, ja nosiłem też poniekąd instytucję proboszcza, czyli ja nie reprezentowałem tylko samego siebie, ale przez to, jakim ciągle szacunkiem obdarza się proboszcza, jakie kompetencje się w tej instytucji widzi, bardziej utożsamiany byłem z tym urzędem. Dzisiaj jest Wachowiak, wcześniej był ktoś inny, po mnie będzie ktoś inny. Natomiast tutaj przez
3 miesiące z hakiem, gdy jestem u brata Alberta, muszę powiedzieć, ale to niczemu i nikomu nie urąga, tylko proszę mnie dobrze zrozumieć, ja częściej razy od moich parafian tu w Koziegłowach poczułem, że oni potrzebują duszpasterza, niż przez te 4 lata, gdy byłem w piłce. To nie oznacza, że tamci parafianie nie potrzebowali proboszcza, który jest duszpasterzem, ale rzeczywiście to ewangelizowanie i prowadzenie ludzi zupełnie inaczej wygląda. Gdybyśmy to na tym się zatrzymali, bo to jest bardzo ciekawa różnica. Rozumiem, że w piłce, jeśli cię dobrze rozumiem, jeśli nie, to mnie popraw, bardziej ta posługa proboszcza to jest taka posługa kogoś, kto rzeczywiście jest przedstawicielem urzędowego kościoła i od kogo otrzymuje się to, co się otrzymuje od urzędowego kościoła. Czyli dokumenty, czyli no oczywiście także pewne nabożeństwa, także pewną opiekę. Natomiast i ona w zasadzie ma być taka znormalizowana, taka jaka zawsze była. Natomiast w Kozich Głowach, czyli w parafii miejskiej w gruncie rzeczy, ten kontakt jest dużo bardziej osobisty, tak? To znaczy taki spersonalizowany, pozbawiony tego urzędniczego, także istotnego dla wielu ludzi. Ja tutaj też nie chcę tego oceniać, sztafarzu. To nie oznacza, że ja jako urzędnik nie występuję, bo jednak niektóre dokumenty wydaję jako proboszcz w Kozich Głowach. Natomiast, no jakby to znowu bardzo prosto powiedzieć, no nawet jeżeli ja badam frekwencję uczestników na mszach świętych niedzielnych, a ja to robię dosyć systematycznie, mam swoje sposoby, tak do dzisiaj, nie, znaczy może w tym programie nie będę zdradzał, jakie to są metody, to mogę powiedzieć, że średnio w piłce, czyli w parafii wiejskiej, na mszę niedzielną chodziło co tydzień średnio 35% osób, no w sezonie letnim, bo to jest urocze miejsce, to wzrastało nawet do 42-43% uczestniczących w mszach świętych, biorąc pod uwagę całą liczbę mieszkańców danej parafii. Natomiast tu w Kozich Głowach Podpoznańskich uczestniczących w mszy świętej niedzielnej regularnie jest mniej więcej 12-13%. To już coś pokazuje, to znaczy pozostali ci, którzy, może nie są to jeszcze wszyscy, ale w większości to są osoby, które są bardziej świadome tego, czym dla nich jest choćby msza święta niedzielna. I teraz myślę o parafii typowo wiejskiej. To nie oznacza, że tamtej świadomości nie ma, ale jest jeszcze coś takiego jak ludowe przywiązanie do tradycji. Jest jeszcze coś takiego jak tradycyjna potrzeba, trochę związana z kulturą chrześcijańską, pójścia na mszę świętą niedzielną. I nie ukrywam też, no, że jednym z moich takich głównych zadań, kiedy byłem w parafii typowo wiejskiej, było próbowanie przekształcenia tej religijności katolickiej w osobistą więź z Panem Jezusem i nie było to zadanie łatwe. Natomiast jeśli chodzi o parafię miejską czy podmiejską, jaką jest brat Albert, czyli moja obecna parafia, no to widzę, że przede wszystkim w spotkaniach z parafianami istnieje wyraźnie to pragnienie, że my chcemy wzrastać duchowo. No, mam nadzieję, Tomku i drodzy słuchacze, że mnie dobrze rozumiecie. Jeszcze raz powiem, to niczemu ani nikomu nie urąga. To są pewne zjawiska, które ja dostrzegam i w związku z tym analizuję również to, jakim mam być księdzem, bo wspomniałem też parę minut temu, że to jest moja ostatecznie 9. parafia i mimo, że byłem w kilku dzielnicach Poznania, to w każdej parafii prowadzi się nieco inaczej duszpasterzowanie i nawet jakbym chciał pewne elementy wcielić w życie, na przykład u brata Alberta w Kozich Głowach, to ja nie jestem w stanie tego zrobić. Na przykład w Puszczy Noteckiej poodkrywałem różnego rodzaju inne formy religijności, które były dla mnie obce przez te lata, kiedy byłem w Poznaniu duszpasterzem. To znaczy? To jest bardzo ciekawe sformułowanie. To znaczy jakie formy religijności? Może to jest też specyfika puszczy, bo jednak każdy ksiądz musi brać pod uwagę wiele czynników. Oczywiście trzeba znać swoje owieczki. Owieczki powinny znać tego, który jest pierwszą owieczką. Już teraz specjalnie nie użyję słowa pasterz, bo jedynym naszym pasterzem i dobrym pasterzem jest Jezus Chrystus. A ksiądz też jest jedną z owieczek, co prawda no ma to pasterskie powołanie, które mu Kościół daje, ale musi pamiętać, że jest jedną z owiec. I to rozeznanie pozostałych owieczek w owczarni powoduje, że no trzeba dostosować pewne elementy duszpasterzowania. Na przykład w Puszczy Noteckiej, kiedy przychodził maj,
czyli pojawiają się nabożeństwa majowe. Jednym z elementów religijności wsi było to, że ja nie robiłem nabożeństwa majowego w kościele, tylko jeździłem codziennie w inne miejsce, gdzie jest figura, czy rzeźba, czy krzyż, i tam spotykałem się z ludźmi, którzy właściwie codziennie, to był inny zestaw parafian. Kilka osób ze mną jeździło codziennie, uczestniczyło w codziennych nabożeństwach majowych prowadzonych przeze mnie, ale większość osób się zmieniała w zależności od tego, przy której ja figurze danego dnia się z nimi modliłem. Czyli oni trochę tam się modlili codziennie, jak rozumiem, a po prostu ty dojeżdżałeś do kolejnych miejsc, w których mniejsza lub większa grupa parafianek lub parafianek i parafian po prostu to nabożeństwo majowe odprawiało. To też tak do końca już nie było. Ta tradycja już też wygasła. Tylko dwa, zdaje się, miejsca były takie, że osoby codziennie spotykały się na majowym i to było tylko kilka osób. Natomiast kiedy pojawił się proboszcz, no to w zasadzie chyba każdy przyszedł z danego fyrtla, mówię teraz po poznańsku, czyli no, z danego rejonu, bo poniekąd, teraz patrząc tak z ujęcia socjologicznego, to było jedyne wydarzenie kulturalne, społeczne, socjologiczne, które działo się na przykład w danym tygodniu, w danej okolicy. Natomiast z punktu widzenia teologicznego, no jednak dobrą rzeczą jest, że ksiądz nie czeka tylko na ludzi przez to, że zabił pół godziny przed mszą dzwonami, no tylko próbuje jakiś rodzaj duszpasterzowania dostosować do takiego poziomu, że on pojawia się również w miejscach, gdzie ci mieszkańcy na co dzień żyją. Na przykład drogi krzyżowe też były w plenerze bardzo często. Myśmy chodzili po lesie i to w tym rejonie, i w tamtym rejonie. Teraz w parafii miejskiej jest to w zasadzie niemożliwe, a nawet powiem więcej, i to też proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja nawet z pewnymi elementami, które były na wsi, nie chciałbym ujawniać się w mieście. To znaczy nie wyobrażam sobie, żebym na przykład, albo jeszcze inaczej, też były majowe, tutaj u brata Alberta w podpoznańskich Koziegłowach, przy figurze, która jest umiejscowiona w najstarszej części Koziegłów, a także było majowe w pewnym prywatnym ogródku. To znaczy jedna z pań wiele lat temu postawiła rzeźbę Matki Bożej. Zapytałem się jej, czy możemy tam jednego wieczoru do niej przyjść, czy mogę to w parafii ogłosić. Oczywiście powiedziała tak. Były tam ciasteczka po majowym, była herbata, była kawa, była orężada. Natomiast też jest taka figura dosłownie w centrum naszej parafii i ona jest na skrzyżowaniu takiej ruchliwej drogi. I muszę powiedzieć, że zastanawiałem się, czy tam zrobić majowe i stwierdziłem, że jednak tego nie będę czynił. No, z różnych powodów. Nie dlatego, że ja nie mam odwagi ewangelizowania, czy nie mam odwagi mówienia o Panu Bogu w miejscach publicznych, bo ją mam i tak jak powiedziałem, w różnych miejscach się spotykamy. Ale czasami w mieście trzeba uważać, żeby tą metodą, jak to najkrócej powiedzieć, nie pokazać ludziom, że my trochę jesteśmy w tym wszystkim nachalni. Bo jednak Kościół w Polsce jawi się jeszcze jako instytucja, która ma potężną siłę. Ja już tu nie będę wdawał się w dyskusje i pytania, czy to jest prawda, czy nie. Tylko my czasami jeszcze mamy taką tendencję masowości, że musimy głośno pokazać, jacy my jesteśmy ważni, a w mieście ludzie bywają na tym punkcie bardzo uwrażliwieni. I dlatego na przykład na tym krzyżu centralnym, przy tym krzyżu centralnym, majowego nie zrobiłem, żeby ci parafianie, którzy blisko mieszkają, no nie poczuli, że my tacy nachalni jesteśmy z modlitwą, że my chcemy, żeby nas wszyscy usłyszeli. Zrobiliśmy nabożeństwo przy najstarszej figurze, gdzie było to merytorycznie uzasadnione, bo jednak też pielęgnujemy ten regionalizm. Pamiętamy o tym, że tu się rozpoczęły Koziegłowy, jak jeszcze to była maleńka wioska i różne dzielnice Poznania też jeszcze wioskami były i nie były elementem tego już wielkiego miasta. Zrobiliśmy w ogródku, bo to było poniekąd prywatne spotkanie. Ale jednak próbowałem poczuć wrażliwość tych, którzy mieszkają w bloku, a my tu z megafonem przychodzimy i przez tam 20 minut głośno śpiewamy. Co nie oznacza, że nie było procesji Bożego Ciała przez całe Koziegłowy, bo była. Ale to już ma inny wymiar i to jest też inny element duszpasterzowania. Mam nadzieję, że dobrze mnie rozumiesz i też słuchacze mnie dobrze rozumieją. Dobrze cię rozumiem, ale wiesz, jeszcze jedna rzecz mnie zastanowiła, bo powiedziałeś taką rzecz, mówiąc o tym, że w parafii wiejskiej praktykuje więcej osób, a w parafii miejskiej mniej, ale obie te dane są z perspektywy innych miejsc w Polsce jednak dość zaskakujące, dlatego że
to jest w jednym miejscu, to jest 30 kilka do 40 kilku procent, to nawet nie jest połowa, mówimy o parafii wiejskiej, w drugim miejscu to jest 12%, to też jest bardzo niewiele. No i to są dane, które zadają nam pytanie o to, no właśnie o to, na ile te społeczeństwa, które nas otaczają, są jeszcze chrześcijańskie, a na ile są już postchrześcijańskie. I oczywiście to jest jeszcze bardziej skomplikowany temat, bo w pewnych miejscach, jak sam mówisz, mamy społeczeństwa tradycyjnie chrześcijańskie i to pewnie jest jeszcze trochę inny rodzaj. I one się pewnie jeszcze wzajemnie przenikają, bo i rodziny są podzielone tymi podziałami i tak dalej. I w nas pewnie różne rodzaje myślenia o kościelności, o kościele, o wierze, o chrześcijaństwie, o relacji są. Ale jest jednak czymś zaskakującym pewnie w pewnych regionach Polski, że w archidiecezji poznańskiej, bardzo starej, bardzo zasłużonej i bardzo potężnej, no nawet w wiejskiej parafii są takie miejsca, gdzie chodzi do kościoła 30 kilka procent. No w wakacje jak jest ładnie, a parafia jest rzeczywiście piękna, ja to mogę potwierdzić, miejsca są piękne, no to wtedy 40 parę. No ja nie ukrywam, że ja nie oszukuję w tych badaniach, ile rzeczywiście osób chodzi do mnie na mszę świętą do parafii, bo wiem, że różnie to w parafiach bywa, szczególnie wtedy, kiedy przychodzi październik i każdy proboszcz musi takie dane podesłać do kurii. Tu by nam się przydał porządny urząd statystyczny, dzięki któremu mielibyśmy takie fachowe wnioski, jak to rzeczywiście jest. Ale wracam do ważniejszego pytania. Ja też się jako proboszcz zastanawiam nad tymi moimi parafianami, którzy no, nie są systematycznie w niedzielę na mszy świętej niedzielnej. Ja wiele razy mówię tym, którzy są blisko mnie, powstały też w tym czasie, kiedy tutaj jestem, u brata Alberta różne wspólnoty, niektóre się na nowo odrodziły. Ja się cieszę z tych osób, ale wiele razy oni już ode mnie słyszeli, słuchajcie, ale jak mamy dotrzeć jeszcze do tych naszych tutaj znajomych, braci i sióstr, którzy no, nie przychodzą do kościoła. Może też musimy zadać sobie pytanie, czy my możemy ich zniechęcać, żebyśmy też nie dawali im powodu, żeby oni mieli argumenty, że nie warto się z tym kościołem zadawać. No nie wiem. Ja też jestem bardzo ciekawy, ale to musiałby rzeczywiście porządny urząd statystyczny zrobić. Ile osób na przykład chodzi nie tyle raz w tygodniu do kościoła, tylko raz w miesiącu. I tutaj też nie analizuję duchowości takich osób, ale pamiętam w parafii Piłeckiej, gdzie ja już tych parafian wszystkich znałem, to mniej więcej 1000 osób mieszka w całej puszczy, więc po jakimś czasie już wszystkich rozpoznawałem, że były takie osoby, które ja widziałem systematycznie w kościele, ale na przykład raz w miesiącu. I wydaje mi się, że w niektórych sercach, ja tego nie oceniam, tylko podaję jako fakt, jest potrzeba oczywiście bycia na mszy niedzielnej, ale niekoniecznie raz w tygodniu. Jeszcze raz powtarzam, nie podaję tych danych ze względu na ocenę moralną, tylko na pewien element zaskakujący. No, są tacy parafianie, którzy korzystają powiedzmy tylko raz na miesiąc albo tylko raz na kwartał. I tak na przykład mogę powiedzieć, że na święcące było zgromadzonych w przeciągu tych kilku nabożeństw niemal 1000 osób. Ale dlaczego o tym mówię? Z perspektywy tego, o czym mówiłem przed momentem, bo być może to jest jedyne takie zgromadzenie w ciągu roku liturgicznego, w którym przychodzą wszyscy ci, którzy mają jakiekolwiek jeszcze pragnienie bycia w kościele, nieważne, czy to dotyczy tylko święconki, a mogę powiedzieć, że na święconkę też wielu parafian nie przychodzi, szczególnie tych, których ja widzę na co dzień w kościele, bo wtedy wysyłają swoją wnuczkę czy swoją córkę, a oni sami nie są. I to też jest ciekawa, mogą być to też ciekawe dane statystyczne dla tych, którzy no, są bardziej profesjonalistami niż ja, w badaniu tego, jak wygląda ostatecznie nasza religijność. Ale wiesz co, to jest ciekawe pytanie duszpasterskie, dlatego że oczywiście święconka jest żadnym obrzędem, przepraszam oczywiście, ale ostatecznie każdy z nas mógłby w domu pomodlić się nad jedzeniem. Nie wiem, czy byłoby to dokładnie to samo, ale wielkiej różnicy by nie było. I są dobre powody, nawet liturgiczne, żeby to robić w domu. Natomiast, więc są, powiedziałbym, liturgicznie dobre powody, żeby ze święconki zrezygnować albo ją ograniczyć. Z drugiej strony to, co ty mówisz, jest argumentem przeciwko takiej tezie, bo to jest teza, która mówi, są ludzie,
dla których ten zwyczaj, piękny, staropolski zwyczaj, nie tylko staropolski, bo on występuje także w innych obrządkach chrześcijańskich, także w innych kulturach słowiańskich głównie, jest takim elementem, który część ludzi jeszcze jakoś trzyma przy kościele. I można sobie z tego drwić, dworować, a raz do roku chodzą, no ale raz do roku chodzą. Co jest przynajmniej nadzieją, że jak będą potrzebować, że jak będą mieli jakąś potrzebę religijną, to jeszcze kiedyś przyjdą. Jak im to zabierzemy, no to może już nigdy więcej nie przyjdą, bo nie będą mieli do czego, bo nie będą nawet tego raz do roku mieli, tego momentu, w którym z kimś, z proboszczem, czasem z diakonem, czasem z klerykiem, a czasem po prostu z lektorem, ale się nie spotkają. To prawda, no to dokładnie tak myślę, tak uważam. Tym bardziej, że my często w kościele narzekamy, że nie ma ludzi, że nie ma przestrzeni do ewangelizacji. No święconka no jest takim elementem. Ja na przykład mocno przed święconką się modliłem do Pana Boga, mówiąc mu, Panie Boże, jak wyjdzie ze mnie obrzydliwa moja cecha grzechu pierworodnego, że na przykład zobaczę ludzi, których nie widziałem w kościele i będę chciał im coś głupiego powiedzieć, to Panie Boże, spraw, żebym ugryzł się w język, żebym się ucieszył, że oni są, żebym powiedział nawet coś takiego sympatycznego. To nie jest związane z manipulacją, że ja teraz chcę powiedzieć w taki sposób, żeby oni mieli jakieś dobre wrażenie z pobytu w kościele albo powiedzieli o mnie coś życzliwego, żebym parę lajków na Google miał więcej. Nie o to mi chodzi, ale to jest przestrzeń ewangelizacyjna. Tak samo, no nie ukrywam Tomku, taką przestrzenią są dzisiaj na przykład pogrzeby. Widzę, że to może jest takie paradoksalne, zdumiewające, ale no, pogrzeby nie są po to, żeby mówić do osoby zmarłej, tylko przypominać w imieniu osoby zmarłej, że warto się za nią modlić, ale to też jest przestrzeń, w której możemy chociaż parę słów takich powiedzieć, że nastąpi ewangelizacja, bo wiele osób przychodzi na pogrzeb ze względu na szacunek do osoby zmarłej i mają ten szacunek, będąc w obiekcie sakralnym, ze względu na tego zmarłego, którego znali. Pojawiają się nie w kościele ze względu na kościół, ale ze względu na tego przyjaciela czy znajomego, więc warto o takich przestrzeniach też pomyśleć, je wykorzystywać, żeby te ziarenka Słowa Bożego rzucać, ale rzeczywiście robić to merytorycznie. No, też to mówię dosyć mocno w skrócie, mam nadzieję, że znów jestem zrozumiały. To jeszcze pytanie do ciebie jako do proboszcza, bo oczywiście jesteś osobą znaną, szczególnie w mediach społecznościowych, szczególnie na Twitterze. To jest, nawet nosiłeś kiedyś takie określenie, duszpasterz Twittera. Może niekoniecznie całościowo prawdziwe. Jesteś osobą znaną w Poznaniu. Także osobą, która uchodzi za kontrowersyjną w części środowisk. To zawsze tak jest, że w części się uchodzi. Natomiast pytanie, czy parafianie się ciebie nie boją? Czy nie ma takiego momentu, w którym się zastanawiają, kurde, przepraszam za to wyrażenie, ale czytam go na Twitterze, czy ja mogę do niego pójść do parafii? To jest pytanie, ja cię akurat znam, więc wiem, że rzeczywistość twitterowa i rzeczywistość parafialna to są dwie różne rzeczywistości. Natomiast czy taki lęk, także po lekturach medialnych rozmaitych, w jakiejś części twoich parafian jest? Mam nadzieję, że trochę słychać mój wydech, bo rzeczywiście trochę tak jest. Mogę powiedzieć tak mocno w skrócie, że ja od lat jakoś tak byłem wyłapywany przez różne media. Na początku te typowo poznańskie, jeszcze jako wikariusz w jednej, drugiej parafii. Wielu dziennikarzy zauważyło, że warto czasami mnie coś tam, o coś mnie zahaczyć. I no, byłem na przykład stałym komentatorem w jednej czy drugiej telewizji, czy jakaś gazeta lokalna mnie zacytowała, czy to było Boże Ciało, czy Boże Narodzenie, nawet mam w komputerze stare filmiki czy wywiady ze mną zrobione, ale nastąpił jakiś przełom w pewnym momencie w Poznaniu, w którym no, te same media no, tak do końca nie kontynuowały ze mną przyjaźni, ale ta opinia o mnie się trochę zmieniła. No, nie ukrywam, że to miało związek z przepraszam, z moją relacją z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem. To było ponad 4 lata temu, ta sytuacja trochę dłużej trwała i wiele się pozmieniało. I nie ukrywam, że media, już teraz nie mówię ogólnopolskie, nie mówię o tym, że ja czasami, no może prowokacyjnie wpiszę coś na Twitterze, bo dzisiaj prawda jest taka, że żeby czasami
czymś się przedrzeć, to trzeba trochę ładunku emocjonalnego wrzucić. Wpis bez ładunku uczuć w zasadzie przejdzie niezauważony. Natomiast no, do czegoś innego zmierzam. I rzeczywiście od jakiegoś czasu wiele artykułów poświęconych jakiemuś tam mojemu wypowiedzeniu się okraszonych jest sformułowaniem kontrowersyjny, jakiś tam ultrakatolicki czy prawicowy nawet, to co dla mnie dosyć pojęcie abstrakcyjne, jeśli chodzi o bycie teologiem. I to powodowało, że jak otrzymałem dekret od księdza arcybiskupa, przyjemna rozmowa była, bardzo długa, 2 godziny rozmawiał ksiądz arcybiskup ze mną w lutym, kiedy zapytał się mnie, czy chcę zmienić swoje miejsce proboszczowania. No i wówczas nagłówki w różnych mediach się pojawiły tego typu, jakie były wcześniej. I moi parafianie mi się przyznali, księże, wielu z nas się księdza bało. Oczywiście wielu mówiło, o jak wspaniale, że ksiądz Daniel przyjdzie, bardzo dobrze, no bo tak jak powiedziałeś przed momentem, to nie jest świat czarno-biały, te kolory są różne. Część osób ma taki dystans do tego, co jest w mediach, część osób się wręcz cieszy, że takiego proboszcza będą mieć, a inni już ubolewają, już by mieli ochotę pisać do arcybiskupa, żeby takiego gościa w ich parafii nie było. I już mi się co najmniej paru parafian, jak nie więcej, przyznało, mówiąc, no mi się ten obraz medialny księdza o wiele mniej podoba, niż jak spotykam księdza w cztery oczy. I o to chyba chodzi. Muszę powiedzieć też, Tomku, na przykład ja od lat mówię o obecności dzieci na mszach świętych. Popełniłem też swego czasu taki artykuł w 2008 roku, czyli sporo lat temu, z panią Bogną Białecką, bo ona jest znanym psychologiem, przynajmniej tu w kręgach poznańskich, myślę, że również ogólnopolskich. Ona jako matka, ja jako celibatariusz i w paru słowach tak mówiliśmy o tym, jak to widzimy. No i ci parafianie, którzy widzą, jak ja wchodzę w relacje z dzieciakami w czasie liturgii czy koło niej, nie powiedzą tego, co często mówią tylko ci, którzy znają moje wypowiedzi zacytowane w mediach. No i znów powiem, mam nadzieję, że tak dosyć dobrze to zwerbalizowałem, że jestem zrozumiały. Bo ja ci powiem dlaczego, to ja ten tekst czytałem i sam się z tobą wspierałem w tej sprawie, ty zeszło ze mną też, tak. Natomiast jeśli się go czyta, tak powiedziałbym, bardzo kanonicznie, to on sprawia wrażenie niechęci do rodziców z dziećmi. Jak się ciebie zna, to się wie, że to zupełnie nie o to chodzi, że nie chodzi o to, żeby dzieci wszystkie miały równo rączki złożone i były absolutnie nieme w czasie mszy świętej, bo to w pewnym wieku jest po prostu niemożliwe. Tylko o to, żeby nie przekraczały pewnej granicy, która rzeczywiście uniemożliwia uczestnictwo w liturgii innym, no i żeby rzeczywiście były wychowywane do tego, żeby w tej liturgii uczestniczyć, bo czym innym jest 2-latek, a czym innym jest 10-latek, który się nie wie, jak zachować na mszy świętej, więc No, trochę tak jest, że słowo pisane, szczególnie kiedy się chce coś mocno wyrazić, nie oddaje wszystkiego, tak powiem bardzo łagodnie. To prawda. I dopiero w relacjach widać, bo są tacy, którzy świetnie piszą o tym, jakim trzeba być wobec dzieci, tylko im nie wychodzi. Powiedział nawet jako proboszczom. Ale ja dopowiem, Tomku, coś więcej, bo oczywiście, że nie chodzi tylko o to, żeby mieć relację z człowiekiem, którego się czyta, ale prawda jest taka, że dużo zależy od naszych emocji do tego, kogo czytamy czy kogo słuchamy. No, nauka czy psychologia mówi, że często, kiedy w nas są uczucia czy emocje niskiego typu, niskiej rangi, to potrafią się w naszym organizmie wydobywać nawet toksyny. A toksyny mają to do siebie, że one zaburzają myślenie, zaburzają mózg. Jeżeli ja się nastawię, że kogoś nie akceptuję, a na przykład jestem jednym z elementów mediów i cały czas kogoś cytuję w takim negatywnym kontekście, no to mój odbiorca będzie podobnie to, no, odbiorca będzie odbierał. Czyli no, dużo zależy od nastawienia, bo ja znam też takich kontrowersyjnych księży w moich oczach, którzy w tych mediach, gdzie ja nie jestem lubiany, są akurat lubiani. Ja chętnie bym czasami się z tymi księżmi, moimi współbraćmi pospierał, żeby ci, którzy nas czytają i mają różne emocje, widzieli na jednej scenie 2 ambony i mogli usłyszeć tych 2 trochę równocześnie mówiących o tej samej sprawie i zobaczyli, że może rzeczywiście jest tak, że więcej nas dzieli niż łączy tylko w mediach, a więcej nas łączy niż dzieli w realu, w kościele, w
który zawsze powinien być przestrzenią do debaty i dyskusji, i tego mi naprawdę brakuje. Ale to wiesz, z czego to wynika doskonale, to znaczy no mediom pokazanie dwóch księży, którzy się ze sobą zgadzają, nie daje oglądalności. To jest straszne, co teraz mówię, ale tak to wygląda. Powiedzenie, że na przykład w jakiejś kwestii, to cudzysłów, ja mam tego świadomość, ale prawicowy Daniel Wachowiak zgadza się z lewicowym Radkiem Rakowskim, no słabe by było. Oczywiście nie we wszystkim się zgadzacie, bo nikt się nie zgadza ze wszystkim. Pewien kiedyś pewien polityk powiedział mi: panie Tomku, ja się sam ze sobą w 100% nie zgadzam. No to jest jasne, że nikt się nie zgadza z kimś innym w 100%. Ale my naprawdę w polskim kościele często nie bierzemy pod uwagę, że w wielu kwestiach diagnozujemy pewne rzeczy podobnie. Nawet jeśli udzielamy trochę innych odpowiedzi w kwestii tego, co się powinno stać dalej. Prawda, prawda, prawda. Ja powiem ci, Tomku, tak, że ja czasami jak słucham moich kazań sprzed lat, bo czasami jakieś archiwalne sobie odtworzę, to też nie mogę tego znieść, więc też się nie zgadzam. Natomiast też lubię przypominać sobie, że my się czasami zachowujemy, jakby prawda należała do nas, a tak naprawdę do prawdy należymy my wszyscy. My wszyscy musimy ją odkrywać. Mi naprawdę w Kościele brakuje, mimo że wiele mówimy o słuchaniu, o tym, że mamy się wysłuchiwać, brakuje mi takiego wysłuchiwania, brakuje mi czasami w tych dyskusjach, których brak, ale no, jak kiedy już one są, to brakuje mi tej odwagi. No, nie bójmy się rozmawiać, bo tylko jak nas jest więcej, to do tej prawdy dojdziemy. Bo ja się czasami swoich przemyśleń sam boję, ja potrzebuję konfrontacji, ale jak nie mam z kim się skonfrontować, to bywa, że jestem w stanie zgnić z moją myślą, która wcale niekoniecznie musi być chrystusowa. My potrzebujemy sporu merytorycznego, nie kłótni, teraz specjalnie tak definiuję te dwa wyrazy, bo kłótnia może być diabelska, ale spór może być bardzo chrystusowy, bardzo chrześcijański, więc no, oby nasz kochany Kościół na nowo stał się przestrzenią takiej merytorycznej debaty, a nie wzajemnego obrzucania się obelgami, jak to się niestety w polityce często dzieje. Amen. I tym wnioskiem kończymy. Ksiądz Daniel Wachowiak, proboszcz parafii w Kozie Głowach, parafii brata Alberta. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Niech Pan Bóg błogosławi. Amen. I to by było na tyle. Wakacyjne odcinki będą nieco krótsze, ale do usłyszenia już za tydzień, mówi wam Tomasz Terlikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.